Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj z Wami się podzielę przepisem na wigilijny kompot z suszu. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy suszone gruszki, morele, śliwki, jabłka, goździki, miód, pomarańcza, imbir i limonka. Na początku zalewamy wszystkie suszone owoce wrzątkiem. Po 2 minutach zlewamy wodę i wrzucamy wszystko do garnuszka, w którym będziemy gotować kompot. Wlewamy do garnka wodę i wstawiamy do gotowania. Do kompotu my teraz przygotujemy tak: 3 plastry pomarańcze, 3 plastry limonki i 3 plastry imbiru. Kompot się gotował 15 minut, teraz możemy dodawać pomarańcze, limonki, imbir i goździki. Wyjęłam owoce z kompotu. Dodajemy teraz miód, jak troszeczkę ostygł. Dodaję do kompotu z powrotem pomarańcze, a morele i śliwki, bardzo pyszne do zjedzenia. I tak wygląda nasz kompot wigilijny. Próbuj z przepisem Gotuj z Maszką.